Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Wielki Post rozpoczęliśmy ze świadomością, że jest to czas przygotowania do uroczystego świętowania Wielkanocy. Dzisiaj dotarliśmy do celu naszych przygotowań. Stoimy bowiem na progu wydarzenia, które dokonało się w nocy tak sławnej, że nazywamy ją Wielką. Jest to zaiste błogosławiona noc, w której łączy się niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. Wspominamy wspaniałe dzieło stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło odkupienia. Co więcej, sakramentalną mocą Ducha Świętego uobecniamy najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości. Pascha to przejście ze śmierci do życia przez zmartwychwstanie Chrystusa. To z Nim przechodzimy z ciemności grzechu, z ciemności śmierci do światła nowego życia. Po liturgii światła, po liturgii Bożego Słowa, zanim spotkamy się ze zmartwychwstałym Panem na uczcie eucharystycznej, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Przyjmując niegdyś chrzest święty, staliśmy się dziećmi samego Boga. Wiemy, że szlachectwo zobowiązuje. Nasi rodzice przyjęli wówczas na siebie obowiązek wychowania nas w wierze, abyśmy zachowując Boże przykazania, miłowali Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Przez chrzest święty staliśmy się członkami Kościoła. Weszliśmy w wielką wspólnotę aniołów pańskich i ludzi świętych. Tej przynależności nie można stracić. To jest tak jak z przynależnością do rodziny. Każdy przychodzi na świat w określonej rodzinie. Oczywiście może się tej rodziny wyrzec, ale nigdy nie przestanie być dzieckiem swojej matki, dzieckiem swojego ojca. Tak jest i z Kościołem. Można się Kościoła wyrzec, ale Kościół zawsze zostaje matką ochrzczonego. Co więcej, ta przynależność ma również wymiar wieczny. Otrzymując obowiązki wynikające z faktu wszczepienia w Chrystusa, razem z życiem nadprzyrodzonym otrzymaliśmy jednocześnie pewne prawa. Prawa, które nas wyróżniają od ludzi nieochrzczonych. A prawa, zaszczyty, przywileje, godności są po to, aby się nimi cieszyć i po Bożemu, i po ludzku, i korzystać z nich w całej swojej rozciągłości. Te prawa odsłaniają nam rąbek tajemnicy życia, jakie Bóg w nas zapoczątkował. Pierwszym z nich jest prawo do mówienia Bogu Ojcze. Przez chrzest zmienia się stosunek Pana Boga do nas. Uznaje nas za swoje dzieci. Objawia nam siebie jako Ojca. I to zawsze dobrego Ojca. Nawet gdy jako dzieci okażemy się tego niegodni. Od momentu chrztu nasza modlitwa ma charakter rozmowy rodzinnej.
prośby zanoszone do nieba nie mają nic z oficjalnych podań czekających na łaskawe załatwienie. I nie trzeba się umawiać przez żadnego sekretarza. To bezpośrednie spotkanie dziecka z ojcem, które ma dostęp do swojego taty w każdej chwili dnia i nocy. Jako ochrzczeni otrzymaliśmy również prawo spożywania pokarmu nieśmiertelności. Życie Boże zapoczątkowane w nas na Chrzcie Świętym ma się rozwijać i osiągnąć pełnię dojrzałości. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym, zapewnił nas sam Chrystus. Komunię Świętą ma prawo przyjmować każdy z nas, kto jest ochrzczony i kto nie utracił łaski uświęcającej. Co więcej, ciałem Chrystusa możemy karmić się pod pewnym warunkiem nawet dwa razy dziennie. Warto w tej szczególnej chwili zastanowić się, czy i jak często korzystam z przysługującego mi w tym zakresie prawa. Czy jest to tylko raz w roku? Trzecim prawem jest prawo do wsparcia ze strony wspólnoty kościelnej, która przyjmuje członka w swoje szeregi. Najczęściej należymy do parafii, na terenie której mieszkamy. I ta parafia jest odpowiedzialna za nas. Mamy wobec niej, co prawda, pewne zobowiązania, ale również i swoje prawa. Przede wszystkim mamy zapewnienie o stałej modlitwie. Czy o tym wiecie, czy nie, w każdą niedzielę, w każde święto nakazane, proboszcz sprawuje Eucharystię w intencji swoich parafian. I wszyscy mają udział w tej modlitwie w swojej parafii, nawet gdy przychodzą na Krewodrze, a mieszkają w Giebutowie. W swojej parafii każdy ma również zapewnioną opiekę duchową, a więc ochrzczony może poprosić kapłana o posługę sakramentalną. Mamy też prawo do wsparcia materialnego, kiedy sytuacja tego wymaga. Każda parafia, a nasza szczególnie szeroko, prowadzi działalność charytatywną. I wreszcie czwarte prawo dotyczy dziedziczenia dóbr, jakie posiada nasz Ojciec Niebieski. Każde dziecko ma prawo do udziału w dobrach swoich rodziców, a ponieważ cały świat jest własnością Pana Boga, cały będzie i naszym dziedzictwem. Dopiero wtedy objawi się w pełni życie, jakie zapoczątkowała w nas łaska na Chrzcie Świętym. Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu za to, że przez Chrzest Święty już teraz uczestniczymy w Jego życiu. Za kapłana, który nas włączył do wspólnoty Kościoła, za rodziców, którzy nas przynieśli do świątyni, za chrzestnych, którzy modlitwą i świadectwem własnego życia towarzyszyli nam i towarzyszą we wzrastaniu w wierze. Tu na ziemi mamy prawo mówić Bogu Ojcze. Mamy prawo karmić się przy stole eucharystycznym. Możemy liczyć na duchowe i materialne wsparcie ze strony wspólnoty Kościoła. Natomiast pod uwagę biorąc przyszłość, czekamy z nadzieją na pełny udział w szczęściu samego Boga. Czy zdajemy sobie sprawę z przysługujących nam praw? Czy potrafimy z nich korzystać? Pamiętając zarazem, że wiele z nich jest dla nas również zobowiązaniem. Co
potom przyrzekł Bogu na chrzcie raz, dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła słuchać w każdy czas i w świętej wytrwać wierze. O Panie Boże, dzięki Ci, żeś mi Kościoła otwarł drzwi. W nim żyć, umierać pragnę. Amen.